tak gadamy o tych produktach, wszelkich dziełach i tak dalej, skóropodobnych i tak dalej, więc czas pokazać chyba jeden z ostatnich dzieł. Otóż takie coś. Nic specyficznego, ale to jest chyba jedna z lepszych rzeczy, które zrobiłem z niby skóry. Ja się zastanawiam, czy to dodać do działu tkanin, czy działu skóry. Chyba do działu tkanin jednak to pójdzie. Dokumentarka. Najlepsza, najbardziej poręczna dokumentarka, trochę większa od tamtej skórzanej, dzięki czemu można większe dokumenty zmieścić. W królestwie akurat niekoniecznie się takie stosuje zbyt często, ponieważ tam jeszcze bardzo często dokumenty zwija się w formie zwoju, nie składa się, ponieważ papier tam jest gorszej jakości, ale właśnie, gorszej jakości papier to gorszej jakości wiadomości. One są przesyłane właśnie w rolkach. Zwracaj mi uwagi. Po drugie, kontynuując, skoro papier gorszy jest zawijany, papier lepszej jakości już się nie psuje i nie rozpada przy zaginaniu, wtedy transportuje się takie wiadomości złożone i są to wiadomości zazwyczaj ważniejsze. Niekoniecznie, ale jednak. I do tego właśnie służą takie dokumentarki. Niezbyt poręczne, jeżeli je przyczepić sobie gdzieś do pasa, ponieważ najlepiej wtedy, jak są od frontu albo od tyłu. Jeżeli są z boku, no to cóż, wygnął się dokument, się wygnie. Dlatego lepiej taki coś nosić z przodu, ewentualnie jeszcze włożyć do środka metalową płytę, jeżeli ktoś będzie chciał nas dźgnąć w pęcherz, będziemy bezpieczni. Jeżeli będzie chciał nas ktoś kopnąć w krocze, no, trzeba było się nieźle nakombinować, żeby to wisiało w takiej specyficznej pozycji, żeby krocze osłoniło. Pasek sobie przywiązać między nogami. No właśnie, co ja tutaj mam? Stary dokument ze starej pracy. Ładne wzory. No, także zwykła skóra obiciowa, trochę lepszej jakości i gatunku niż ta z tych poprzednich sakiewek. Wydaje mi się, że nawet ta skóra obiciowa jest stosowana w samochodach, a tamta obiciowa jest stosowana w starych meblach. Także ciekawa dokumentarka. Niekoniecznie, ale ładny kolor i ładny krój. Dobrze wykonane, nie widać żadnych problemów, skaz, zniszczeń. Oliwo się trzyma, mimo że już trochę ma. Dobra, nie zawracam wam głowy. Ja też czasu nie mam. To ciekawe, co ja w tej chwili robię. To było na tyle. Do zobaczenia.